wszystkich. O przegranym w oczach sędziów, ale w oczach Macieja w pojedynku? Po wyrównanym pojedynku przegrałem, sędziowie uznali wyższość mojego przeciwnika. Tak to widzę. No co, no? Ja trafiałem, on był, że tak powiem, robił presję. No i wygrał, nie? Tak to widzieli sędziowie. No a tak jakoś się czuję mocno, że tak powiem, pobity i że tak powiem, żebym dostał jakąś pierdolę. Walka w fajnym tempie toczona, dużo ciosów. No i co, no? Widzieliście. Widzieliście, jak było, więc co? Tragedii nie było. Wydaje mi się, że ładna, fajna walka, nie? Jeden taki typowy stykowicz, który chce lubić drugiego, a drugi różny, sympatyczny, miły żyja, próbujący go oszukać i trafić. Jednak nie udało mi się, żeby on dał mi zrobić, ani go podłączyć, no i no i to. Myślę, taka mała zemsta za to, że rozmawialiśmy przed walką właśnie, że to sędziowanie w kickboxingu bardzo jest różne i tego się najbardziej obawiasz. Znaczy, no delikatnie można powiedzieć, że tak jest troszkę, że chodzi, no. Jedna osoba sędziuje to, że druga idzie, wiesz, robi presję, a tak drugi by sędziował bardziej ciosy. No ja trafiłem tak, się nie kłócę, no to są, wiesz, tego są sędziowie. Wiedzą się lepiej, znają się lepiej niż ja. Orzekli, że moją przegraną. Miło kilka słów dostałem tu do jakichś trenerów, nie będę mówił nazwisk, żeby nie było afer, że powinienem wygrać tą walkę, więc wiesz, ze świadka powiem tak, K1 to trenerzy mówią, no to więc w sumie miło się zrobiło, więc... Nie czuję się źle, nie czuję się przegrany, tak było. Tak, chłopaki nie patrzą się do ręki, musieli się dowiedzieć, którzy to sędziowie, i pogadać z nimi po swojemu. Albo po twojemu. Oby nie było gali w Szczecinie. Dwa pytania. Będzie protest w związku z tym, co mówisz? Czy... I drugie, jak się twoja przyszłość w stójce rysuje? Wiesz co, nie ma żadnych protestów, nie ma nocy. Żartujemy sobie tutaj wszystko, wiesz. Sędziami nie ma co się kłócić, wiadomo, mają rację, jak to się mówi, jak w piłce można, jakby był VAR, to może by coś się kiedyś posługiwało. Ale tak, no to co, no, moja przyszłość jest, wiąże cały czas z DSF-em, wiadomo, no to jest, że tak powiem, małe popięcie, ale walka raczej wydaje mi się, że się będzie podobała tutaj właścicielowi, nie tylko, no spokojnie, jest zaplanowana następna już na czerwiec, może. Bo rozmowy już ze mną prowadził, jeszcze też Phantom coś ode mnie chce, no ale to zobaczymy, jak się potoczy wszystko. Ja wolałbym jednak w K1 się bić, bo czuję tutaj, że tak powiem, że spełniam swoją pasję i jak powiem, młodzieńcze zapędy, które miałem jako dzieciaka, poszedłem w stronę MMA, teraz na starsze lata i w tę stronę stójkową. Czuję się dobrze, no. Ale przed wakacjami wypadałoby chyba kogoś poddać może, nie? To wszystko, no, zawsze możesz przejść. Mówiłeś o czerwcu, że chciałbyś swoje płyny w kickboxingu. Gala w Rosji jest szykowana w czerwcu przez DSF. No właśnie jest tam jakaś taka mała rozmowa prowadzona w tej sprawie. Nie zobaczymy, wiesz co, no nie chcę nic zapeszać, mówię, że jeszcze tutaj jedna walka jakaś w MMA też się może przyszykować, no ale mówię, że jak miałbym wybierać, to na pewno wybiorę zawsze K1, bo czuję się tam, wiesz, lepiej, mniej rzeczy boli, no i tutaj wiąże swoją przyszłość. A czy to dlatego mówisz, że wolisz zostać w K1, bo zmieniły się tam kwestie przeciwnika? Miałeś taką, wiesz, no mocna walka z Normanem, zmieniło się to? No to też ma jakiś, wiesz, wpływ Norman, wiesz, fajnie medialna walka, wiesz, to jakaś taka lekka kosa. Wiadomo, to by wyglądało, że Norman chciałby mnie zepchnąć do klatki, przewrócić, a ja bym musiał punktować i gdzieś wrócić, że gdzieś trafię jakimś kolanem albo jakimś podkutkiem, prawda? A to, że, wiesz, tak powiem, jest wyrany, to ostatnio Borys pokazał, tylko ma twardy łeb, prawda? A byłeś w szoku po tym pojedynku właśnie? Nie ma walki z Normanem? No wiesz co, no... Kurde, ja jestem tego zdania, że ściany powinny sobie pomagać, wiesz, czasami, a to była taka bliska walka. Kurde, ta druga runda mogła być, wiesz, do jednego i to jest podobno właśnie tak jak tutaj teraz powiem przykład kickboxingu, wiesz, jeden robił presję, a drugi punktował, trafiał, wiesz, o co chodzi. No i sędziowie zdecydowali, wiesz, ten, który robił presję, szedł do przodu, dali zwycięstwo, no co, no, no mówię, że to sędziowanie to ciężki kawałek chleba tak naprawdę, nie? Każdy widzi co innego walka, prawda? Jeden będzie sędziował ci kopnięcie, tak, wiesz co chodzi. A później wszyscy na zimno wytykają, a tak, a to tak. Nie no, to jest naprawdę, wiesz co, współczuję sędziom, bo tyle pewnie chuj dostają, że brak słów. Nie tylko ode mnie. Co, dziękujemy bardzo i... Tak. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich sędziów, trzymajcie się. Maciej, dzięki. Dzięki, Maciej.